Hej wszystkim, z tej strony Martyna i dziś opowiem Wam historię najbardziej przebojowej i niegrzecznej nudziary Wiorwik. Niech światło księżyca świeci jasno nad Waszą przyszłością i pomoże Wam w trudnych czasach. A więc Linda Chandler. Okropne ma to nazwisko, totalnie nie wiem jak je czytać. Pochodzenie imienia Linda, hiszpańskie lub germańskie, znaczenie piękna lub miła, czuła, główne cechy towarzyska, czarująca, uczciwa i optymistka. Po raz kolejny twórcy idealnie dobrali imię bohaterki do jej zachowania i osobowości. Jeśli mówimy o nazwisku, też jest całkiem interesujące. W dosłownym tłumaczeniu znaczy ono kupiec, co może być dość zabawne. Kojarzy mi się również ze świecą i żyrandolem, a to chyba nie ma najmniejszego sensu. Wiecie, takie tam osobiste dygresje. Choć na szwedzkiej Wikipedii napisane jest, że to nazwisko nawiązuje do jakiegoś twórcy świec woskowych, ale nie mogłam nic takiego znaleźć. Jednak szperając znalazłam sylwetkę pisarza Raymonda Chandlera, amerykańskiego autora powieści kryminalnych. Jakby skupić się na samej Lindzie i jej zamiłowaniu do książek, pasowałoby to idealnie i mimo tego, że jej ulubiona książka to Piotruś Pan, pewnie zakręciłaby się koło jakichś powieści kryminalnych, choć jej życie to jeden wielki kryminał. Jej postać występuje w seriach Starshine Ligacji, Stajnia Marzeń i Star Stable Online. Należy do jeźdźców dusz, a jej symbolem jest księżyc i koniem Meteor. Linda otrzymuje wizję i jest to jej dar jako jeźdźca duszy. Jest bardzo inteligentna, ale nie jest typową wredną kujonką, za to często próbuje ze wszystkimi rozmawiać. Jest naprawdę sympatyczna i przypomina mi hinduskę. W sumie to nie wiem dlaczego. Opis mocy księżyca ze szwedzkiej Wikipedii brzmi tak. Księżyc jest wysoko na północnym zachodzie, wizje są mroczne, podobnie jak jeźdźcy przeszłości i przyszłości. Jaździec jest połączony z księżycem, ma moc widzenia w przyszłości, teraźniejszości i przyszłości. To wyraża się często w postaci różnych wizji. Jedynym znanym członkiem kręgu księżyca jest Linda. Wydaje mi się, że z informacji ogólnych to wszystko. Nic nie wiem o miejscu zamieszkania Lindy czy jej rodzicach. Wiem tylko, że pomagała panu Hermanowi i prócz nauki, co było jej głównym zajęciem, w sumie, no wiecie, jej temat nie był zbyt często poruszany w komiksach, ale zaraz do tego przejdziemy. Pomieszam w tym momencie Starshine Ligacji, Tajemnice Gwiezdnych Jeźdźców z komiksem, bo może Was to zainteresować, a dzieje się to w tym samym czasie, choć historie troszeczkę się gryzą z tym, co widzimy w momencie grania w SSO. Starshine Legacy. Linda gubi klucze, które ukradła jej Sabina, aby oskarżyć ją o zabranie jej telefonu. Na całe szczęście Lisa znajduje klucze i wszystko się wyjaśnia. Wtedy Linda pożycza jej podręczniki, a później spotykają się w stajni. Później Linda szuka z Lisą w bibliotece informacji na temat Darkcore i opowiada o nich Rudowłosej. I tu możemy mieć problem. W komiksach, kiedy Starshine zostaje porwany, Linda i Lisa jadą na meteorze, aby go uratować i przez to dochodzi do kolizji z policjantem Wiorwik. Wtedy Fripp prosi Annę i Alex, aby je odnalazły i im pomogły i wtedy mówi im właśnie o tym, że dziewczyny są magiczne. Wszystko kończy się dobrze, tak samo jak w grze, w której to sama Lisa jedzie, aby odzyskać konia, a Linda tylko na końcu kibicuje jej na zawodach. Starshine Ligacji Tajemnice Sosnowego Wzgórza. Linda jest postacią grywalną, która zajmuje się szkolną gazetką. Rozmawia z Anną i z Alex, dzięki czemu możemy się trochę o nich dowiedzieć. Ale filmy o nich już są na kanale, dlatego serdecznie je na nie zapraszam. Później okazuje się, że ma napisać esej na temat najbardziej ciekawych miejsc w Wiorwik. Dowiadujemy się o skale księżycowej, która została przekazana szkole, kiedy osoby z rezydencji Sosnowego Wzgórza się wyprowadzili. To podsyca jej ciekawość i szuka dalej. Poznaje sylwetkę Gilbertusa, albo Giobertusa, który tam mieszkał, i jego szofera, którym okazuje się sam pan Sands, o którym również jest film na kanale. I tu znowu mamy konflikt z komiksami. Linda dowiaduje się o bombie na Tami i zaczyna rozmawiać z Meteorem, co strasznie ją dziwi, choć według komiksów powinna już móc z nim rozmawiać wcześniej. Linda wybiera się na posiadłość mimo przestróg Hermana razem z Lisą, przez obrazy, które pojawiały się jej przed oczami. Swoją drogą, ta posiadłość strasznie przypomina mi zamek w Srebrnej Polanie. Trochę mnie to przeraża. Przy okazji znajdują się tam dziwne obrazy, sylwetek jeźdźców dusz, które w komiksach znalazła Lisa. I weź tu bądź mądry i pisz wiersze. Linda znajduje plany zniszczenia zawodów i samej Tamy, które miały doprowadzić do uwolnienia Garnoka, o którym jeszcze wtedy nie miała pojęcia. Rusza więc uratować całą stadninę. Uprzedzając pana Sansa, rozmawia z Hermanem, który opowiada im przepowiednie o gwiezdnych jeźdźcach i według gier dopiero wtedy dziewczyny dowiadują się o swoim przeznaczeniu. Linda magicznym cudem dostaje się do magicznego kręgu. Wow, jakie powtórzenie.
I bada tam różne znaki, budzi Flipa, który mówi jej, że ona i jej przyjaciółki zmienią bieg historii. Dziewczyna dowiaduje się o tym, że może widzieć przyszłość i zmieniać jej bieg, dlatego biegnie, aby rozbroić bombę. Swoją drogą, ciekawe, gdzie znajduje się ta Tama, prawda? Linda wygrywa zawody i dostaje burę od Sabiny, ale wszyscy inni są szczęśliwi. Starsza inligacji legenda Pandory. Linda pomaga Annie odwrócić uwagę zbója z Dark Core, który blokuje drzwi do biblioteki. Potem informuje ją, że Sans i Jessica udali się na platformę wiertniczą. Starsza inligacji zagadka Dark Core. Linda przekazuje Alex wizję od Kathy, a na końcu gry także od pana Sansa. Wraz z pozostałymi jeźdźcami dusz niszczy swoją pieczęć. I tak jak ostatnio ominę serię gier z Tajnia Marzeń, bo nie dowiedziałam się tam niczego, ale to niczego interesującego. Po całej serii gier pojawia się motyw komiksu, który często już opisywałam, jednak jest tam bardzo mało Lindy. Wiemy tylko o tym, że dziewczyna zniknęła. Ona próbowała powiedzieć Alex o złych faktach związanych z Baronową, które znalazła, ale jej przyjaciółka ją ignorowała i wtedy właśnie została w zamku zamknięta. Dark Core skorzystało z jej nieobecności i porwali Meteora. Dlatego Elizabeth, Alex i Maya muszą go uratować. Niestety samej Lindy wciąż nie mogą znaleźć. Dowiadujemy się, że Linda pracowała u Baronowej. Jesteśmy okłamywani przez Sabinę, że Linda zniknęła w czasie naszego pojawienia się. A tak naprawdę w Jorwik nie było jej już dobry tydzień. No i Sabina skłamała również, że jest nową stajenną, żeby się z nami zaprzyjaźnić. Jednak wątek pana Sansa nasuwa się zbyt mocno i nie wiemy o samej Lindzie zbyt wiele. Kiedy pojawia się Alex, zaczynamy szukać wskazówek, takich jak Piotruś Panczy, nagrany płacz dziewczyny. Znajdujemy telefon nastolatki, w którym znajduje się SMS o spotkaniu o 19 na tyłach stajni. Nie ma nazwy nadawcy, ale my dzwonimy pod numer i nieznajomym okazuje się Godfrey, który później unika z nami rozmowy. Szlak stron z książki doprowadza nas pod zamek, gdzie słyszymy kobiecy płacz, o którym wspomniałam już wcześniej, a po nagraniu go okazuje się, że to jest Linda. Udaje nam się ją uratować z zamku, a Baronowa opowiada nam o tym, że Linda znalazła zdjęcie ze ślubu jej i Sansa, dlatego zamknęła dziewczynę, aby ratować swoją reputację. Linda po ratowaniu cieszy się, że została wypuszczona i zachowuje się bardzo rozsądnie. Po odnalezieniu jej pojawia się zima, na której nie ma nas na wyspie, a po niej znajdujemy meteora w lasach złotych liści. To jest zwykłe przyprowadzenie konia do właścicielki. Później nasza Linda bardzo często nam pomaga i w sumie robi za nasze centrum wiedzy i dowodzenia. I na tym kończy się jej rola, co jest ciut smutne, choć w ostatniej aktualizacji Linda stała się niegrzeczną dziewczynką i zrobiła coś wbrew jeźdźcom dusz, przez co skończyła unieruchomiona. Okrutne to, prawda? Człowiek chce się rozwinąć, tu się pojawia taki Janusz Elizabeth, no i wszystko psuje. Czuję straszny niedosyt po tym filmie, bo nawet nie wiem, jak to podsumować. Linda, przynajmniej na razie, jest postacią strasznie olaną. Nic o niej nie wiemy, prócz tego, że mogłaby być wzorem do naśladowania dla wielu z nas zachowania. Mimo swojej grzecznej postawy sprzeciwiła się i pomogła nam. Dla każdego zawsze jest miła i czasem jest trochę zbyt ciekawska, co, no, jak zdążyliście pewnie zauważyć, wprowadza ją w tarapaty. Piszcie, co sądzicie o samej Lindzie, jak myślicie, jaką karę razem z Alex dostaną za zdrady jeźdźców dusz. W następnych kronikach pojawi się Lisa, wyczekujcie, bo ona jest prawdopodobnie najciekawsza i zajmie mi najwięcej czasu. Buziaki.